Tak. Myślicie, że przyjechałem tutaj po to w Warszawie, żeby jeść pączki albo lody? Nie. Po to, żeby niebawem zbierać podpisy, bo niestety czas jest bardzo gorący. Tutaj ceramikę sprzedają, ja jestem technologiem ceramiki. Tutaj Pałac Kultury i kultura w Warszawie też pada. Pada, bo w tej kamienicy są lokale do wynajęcia i ktoś kiedyś powiedział, że Warszawa idzie do przodu. Warszawa nędznieje, proszę Państwa. Wszystko kręci się, ale nie w tym kierunku. Tutaj panowie przynoszą jakieś kulki styropianowe. Tutaj pani idzie w okularach, tutaj jakieś słupki na środku drogi, gdzie można się przewrócić i zabić. A w Pałacu Kultury biura kręcą jakieś lewe lody. No i co? Chcieli go zburzyć po to, żeby co? Sprzedać tą działkę i wybudować takie wieżowce? Przecież Pałac Kultury jest przepięknym budynkiem. Chociaż przypomina czasy Stalina, ale i Lenina. Ale no co, nie jest piękny? Tu jubiler. Wszystko oczywiście też co, zamknięte? Prosimy zadzwonić. Aha, dzwonić dopiero się wejdzie. Inaczej to w ogóle nie sprzedadzą biżuterii. To chyba nie jest dobrze. No tak. A tutaj w ogóle też coś tworzą. Jakieś pokazane eksponaty. Też pewnie ktoś to ma jako słup. Aleje Jerozolimskie. Tutaj flagi unijne, jeszcze jest jakieś czerwono-żółte. O co to w ogóle chodzi w tej Warszawie? No i hulajnogi, nie? Totalnie fajny pomysł, ale chyba dla tych, którzy chcą promować Warszawę i dla jakichś tam fikołków, którzy jeżdżą nimi codziennie, bo nie mają co robić, bo Warszawa jest dla nich po prostu stworzona. A tak naprawdę wszystko pada. Tylko drogie lokale tutaj są, taksówki ładnie oklejone, aplikacja taksi Warszawa. O, 00887 to dobry numer. Trzeba będzie znowu zagrać w otworotka. No okej, proszę Państwa. Idźmy teraz, bo mój samochód z numerem Artur dowiedzie mnie do Alex Springer i tam robimy świetny wywiad z panią Beatą. No a potem jeszcze Urban, Konfederacja. No i zobaczymy, po której stronie będzie racja. Dziękuję.